Cześć, dzień dobry internecie, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiejszy study vlog zaczyna się zupełnie inaczej niż dzieje się to normalnie, dlatego że jest w tej chwili godzina 19:18. Ja dzisiejszego dnia dosłownie nie zrobiłam praktycznie nic. To znaczy wpadłam do buwu i uczyłam się z godziny, ale miałam jakiś okropny dzień. Mam jakieś 7 godzin siedzenia na telefonie dzisiaj, z czego gdzieś 3 godziny są na TikToku. No po prostu jest jakaś totalna masakra. Nie jestem w stanie się do niczego zebrać, na nic zmotywować, a mam coraz więcej rzeczy nawarstwiających się gdzieś tam za mną, no i ostatnie kilka dni nic nie robiłam, wobec czego uznałam, że zacznę tego vloga zupełnie inaczej niż zazwyczaj, dlatego że zazwyczaj właśnie wstaję, budzę się, jest nie wiem, 4., 5., 7, czy nie wiadomo która, ale w każdym razie jest to poranek i chyba nigdy nie zaczęłam study vloga właśnie po prostu tak sobie decydując od tak w sekundę, że hej, to może nagram coś, dlatego że chciałabym Wam pokazać, jak wychodzę z tego, jak staram się opanowywać ten stan i jak, no mam nadzieję, uda mi się go opanować. Zobaczymy, dlatego że sama nie wiem, czy jestem optymistyczna. Teraz w każdym razie nie mam zamiaru się na samym początku uczyć, tylko słuchajcie, mam zamiar posprzątać swój pokój i ogarnąć się trochę, żeby przede wszystkim jutro już mi się lepiej uczyło. Dlatego że no to jest teraz takim moim głównym priorytetem, żeby przynajmniej jutrzejszy dzień był przyjemniejszy. Później może jeszcze trochę się pouczę, ale w każdym razie zobaczę, czy będę w stanie. A tu z boku pojawi Wam się gdzieś lista rzeczy do zrobienia do końca tego weekendu, dlatego że teraz jest sobota, a jutro jest niedziela, więc te rzeczy chciałabym ogarnąć do końca jutrzejszego dnia. A mówię, dzisiaj teraz chciałabym przygotować taki porządny fundament pod ten jutrzejszy dzień. No i wziąć się w garść, mam nadzieję, bo dzisiejszy dzień naprawdę nie był... No praktycznie nic nie zrobiłam. Właściwie nie wiem, czy mogę powiedzieć, że cokolwiek zrobiłam. Zjadłam z moim chłopakiem śniadanie. I to jest chyba wszystko, dosłownie. I spisałam liczniki. Tak, to jest też mój sukces dzisiejszy. Ale w każdym razie widzimy się za chwilę, a ja zabieram się do gruntownego sprzątania. To jest właśnie syf, w którym żyję i który mam zamiar ogarnąć. Trzymajcie za mnie kciuki. Cieszę się, że posprzątałam, bo od razu to jest jakiś taki właśnie fajny wstęp do tego, żebym zaczęła w końcu coś robić. Ja w ogóle nie mam czegoś takiego, że muszę mieć posprzątane otoczenie, żeby się uczyć. Nawet powiedziałabym, że to jest raczej wyjątek niż reguła, dlatego że mam wrażenie, że po prostu... No wiecie, jak jest sesja albo jakieś inne egzaminy, to wtedy mi się odpala tryb sprzątania, żeby się tylko nie uczyć. No ale to jest jakiś taki fajny pierwszy krok mimo wszystko i czuję, że nawet jest szansa, że dzisiaj jeszcze trochę nad tym usiądę. Więc chyba jest nadzieja, na to wychodzi. Mam mały update odnosząc się do poprzedniego filmu. O ile dobrze pamiętam, nagrywałam go chyba właśnie około 6, 5 maja, coś mniej więcej takiego. Natomiast egzamin miałam 9. I udało mi się dostać te oceny, które chciałam. To znaczy zaliczyłam te dwa egzaminy, zarówno prawo rzymskie, jak i ewolucję ustrojów instytucji prawnych, do których dużo mniej się uczyłam, jak na pewno pamiętacie. Ale od początku wiedziałam, że to będzie dużo bardziej na szczęście niż na wiedzę, dlatego że można nawet pomimo gigantycznej nauki po prostu no, trafić na takie pytanie, które, jakby to powiedzieć, no, powali nas z nóg niezależnie od tego, ile się uczyliście, więc to była dużo większa ruletka, ale w tej ruletce no jednak trafiłam. Mi nigdy na piątkach nie zależało, zawsze zależało mi na tym, żeby zdawać. Ja mówię, no mam za dużo rzeczy też na głowie i filozofię i prawo, żeby cisnąć po samych piątkach i jakoś zawsze, no po prostu mam takie założenie. Jestem przeszczęśliwa, że ten cel udało mi się osiągnąć. Natomiast możecie się zastanawiać, dlaczego ja o tym w tej chwili mówię i jak to się ma do mojej aktualnej sytuacji. Otóż dzisiaj jest, właśnie sobie zerknę, który? 20 maja i ja od tych 10 dni znowu praktycznie nic nie robiłam. To znaczy przez pierwszy tydzień tak całkowicie serio nic, to znaczy dałam sobie dużo luzu i czuję, że potrzebowałam tego luzu zaraz po tym prawie rzymskim. Natomiast od no, pozostałych dni, powiedzmy, nie wiem, nie umiem liczyć, w sensie nie chodzi nawet o jakieś obliczenia, próbuję tak mniej więcej obstawiać,
W każdym razie pozostały czas spędziłam tak semi, to znaczy trochę się uczyłam, ale z drugiej strony to nie była już taka właśnie produktywna nauka jak do egzaminu. A za 10 dni mam kolejny. Za 10 dni mam zerówkę z prawa międzynarodowego publicznego, do której też chciałabym podejść. To znaczy w najbardziej czarnym, najczarniejszym scenariuszu mogę z tej zerówki zrezygnować, dlatego że ona jest dodatkowa i to jest w ogóle inny rodzaj zerówki niż normalnie, bo chodziłam na wykłady i dostałam możliwość dzięki temu właśnie napisania tej zerówki, ale chciałabym ją wtedy zaliczyć, dlatego że jest pisemna i podobno ma być trochę prostsza, więc liczę na to. No ale w każdym razie w związku z tym trzeba się zabrać z powrotem do roboty, dlatego że już mam w ogóle jakieś marzenia odnośnie właśnie kolejnych wyjazdów, które będą po 1 czerwca, ponieważ ten egzamin mam 1 czerwca, właśnie z prawa międzynarodowego. Już widzę jakiś wyjazd właśnie 6, 8, kto wie, pewnie solo, więc jaram się totalnie i jakby co, zapraszam Was na mojego Instagrama, ze względu na to, że tam na pewno będzie dużo i na bieżąco informacji a propos moich egzaminów, ale nie tylko, a propos moich przemyśleń, mojego życia, oczywiście też solo podróże. No bo ja tam zawsze relacjonuję wszystkie moje wyjazdy, a jestem takim wolnym duchem i właśnie potrzebuję dużej ilości wyjazdów zazwyczaj. W tym roku byłam chyba już na 6 od początku tego roku, z czego właśnie na części samemu, więc no nie tylko tak mówię, tylko też rzeczywiście co nieco udaje mi się zrobić. Jeszcze nie zabieram się za naukę, bo czuję, że jestem jeszcze taka, nie wiem, spocona. Dzisiaj jest jeden z pierwszych tych ciepłych dni. Jutro ma być tak w pełni ładnie i ciepło, natomiast dzisiaj już czuję, że jestem właśnie taka spocona i że muszę się ogarnąć, więc pewnie umyję głowę, żeby jutro rano tego nie robić. Zrobię sobie night routine, że tak powiem, i wrócę. No i się pouczę tyle, ile mi starczy czasu jeszcze, żeby zasnąć o jakiejś sensownej godzinie, ponieważ ja mam mindset emeryta i chodzę spać wcześnie i wstaję też wcześnie. Umyłam już głowę i chętnie opowiem Wam co nieco o tym, co się tutaj dzieje. Mianowicie widzieliście już mój plan na najbliższy dzień. No i miał to być też plan na dzisiaj, no ale już jak widzicie nic nie zrobiłam. Ale w każdym razie opowiem Wam trochę o moich założeniach, o tym, czego się aktualnie uczę, bo właśnie jest to głównie prawo międzynarodowe publiczne w zarysie i to jest jeden podręcznik, z którego się będę uczyć, a drugi to prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Dopiero je zaczęłam, w sensie jestem na 3 rozdziale, nie wiem, czy można powiedzieć, że dopiero je zaczęłam. Jestem w tej chwili w tym miejscu, tego podręcznika, tutaj mniej więcej. To są w ogóle podręczniki, których uczę się w tym sensie nieoficjalnie, że oficjalnie przydzielono nam zupełnie inny podręcznik do nauki. Natomiast ja akurat idę na test, bo dostałam się na taką właśnie ekskluzję w zerówkę, chodziłam sobie na wykłady i na tym wykładzie pani profesor była taka, o, w sumie dała nam listę i to była lista na zerówkę, gdzie zerówka ta nie będzie ustna, tylko właśnie będzie pisemna ABC. Ona przygotuje ten test, no i wiem, że to są podręczniki, które polecała i to jest zresztą jeden jej autorstwa, więc też, no wiecie, dlatego się z niego przygotowuję. No i to jest teraz mój priorytet. Mam masę zakreślaczy, ogrom, więc to jest to, na czym teraz się będę skupiać. Dodatkowo, jak zdążę, a nie wiem, czy zdążę, mam jeszcze łacinę, dlatego że to akurat jest jakieś takie, nie wiem, ćwiczenie łacińskie, które ostatnio znalazłam i przypomniało mi się, że je kupiłam sobie. Natomiast generalnie uczę się łaciny raz w tygodniu z moją znajomą, bo ona miała olimpiadę z łaciny i no chciałabym kiedyś czytać jakieś teksty filozoficzne po łacinie, więc powoli gdzieś tam kroczek po kroczku cisnę z tą łaciną. Moim totalnym marzeniem jest nauczenie się greki attyckiej, czyli tej greki, w której pisał Platon i ja to kiedyś zrobię, zobaczycie. W sensie za rok mam zamiar się za to zabrać w przyszłym semestrze, kiedy będę miała trochę więcej czasu. Natomiast no to jest coś takiego wow. Zapaliłam sobie już świeczuszkę dla klimatu oczywiście. Mam jeszcze do ogarnięcia coś tam nieco z semiotyki. To jest jedyna rzecz, którą dzisiaj zrobiłam. Siedziałam godzinę w buwie dzisiaj i rzeczywiście udało mi się co nieco ogarnąć semiotyki, dlatego że pierwszego kolokwium nie zdałam. Szkoda byłoby nie zdać semiotyki, wobec czego muszę to kolokwium poprawić, dlatego że są tylko dwa kolokwia, na semestr i właściwie no, trzeba je tylko zdać i to jest akurat dosyć fajny przedmiot, bo nie ma ostatniego egzaminu. Na całe szczęście, bo to naprawdę mogłoby być dla mnie, mogłoby się w sumie dla mnie skończyć tragicznie. Zakładam okulary i powoli zaczynam zabierać się do roboty. Thank you.
skończyłam i jestem trochę padnięta, ale z drugiej strony mega dumna, że właśnie tak pokonałam w pewnym sensie samą siebie, bo chociaż no stanowczo nawet nie zrobiłam minimum, bo ja sobie jakiś czas temu założyłam, że będę się uczyć minimum 3 godziny dziennie, ale jakby założeniem tego założenia było to, że pewnie nie będę się uczyć 3 godzin dziennie, ale jak będę próbować, to już wyjdę na plus, wobec czego też totalnie na chillu sobie do tego podchodzę na razie i jestem mega zadowolona, że mi się to udało. Całkiem przyjemnie mi się tego uczyło, natomiast czuję, że jak to starsi ludzie już mają, czuję właśnie zmęczenie totalne, mówiąc szczerze. Tak więc myślę, że zejdę na chwilę na dół, może jeszcze się czegoś napiję i pójdę spać już. Zjadłam sobie jeszcze, pogadałam teraz z moim chłopakiem, bo siedzi w buwie i się uczy prawa karnego. Ja nie jestem taka sumienna i właśnie będę lecieć spać. Natomiast jestem mega zadowolona, że wyciągnęłam ten dzień i widzimy się jutro rano. Dobranoc. No hej kochani, wstałam jakieś 15 minut temu, natomiast siedziałam jeszcze trochę na TikToku, bo po prostu to mnie fajnie rozbudza. No i pomimo, że wiem, że to jest niezdrowe, to niedzielę zazwyczaj spędzam właśnie tak bardziej leniwo, mówiąc szczerze. Natomiast czuję, że się wyspałam. Myślałam, żeby w ogóle wstać o 6, ale wcale nie miałam takiej łatwości z zaśnięciem, więc dlatego sobie przedłużyłam do 7. Myślę, że teraz pójdę zrobić sobie herbatę albo kawę, ale myślę, że herbatę. I mam ochotę trochę posiedzieć sobie nad moim planerem, zaplanować sobie, co dzisiaj zrobię i później zabierać się do pracy. Zrobiłam sobie herbatę, ale przyniosłam też dużo wody, dlatego że pomyślałam, że będę dzisiaj pić dużo wody, bo ja zawsze zapominam, żeby pić wody. Natomiast spotkałam się na dole z moim tatą, który też jest rannym ptaszkiem i umówiliśmy się na kawę, więc dlatego też nie piłam teraz kawy. I myślę, że pouczę się teraz z godziny około, ogarnę się, no i tak o 9 jakoś wyjdziemy razem. Myślałam, żeby właśnie teraz usiąść sobie nad moim planerem, bo ja mam takie moje ukochane tabelki. Ja w ogóle mam straszny problem z regularnością. To Wam zaraz pokażę tą tabelkę. Natomiast ona mi bardzo pomaga w prowadzeniu moich nawyków i właśnie w poprawianiu samej siebie, dlatego że ustalam sobie na miesiąc, co chciałabym zrobić. Na przykład, nie wiem, używać masażera twarzy albo uczyć się minimum 3 godziny, czego nie robię oczywiście codziennie. No ale cel jest celem, tak jak już mówiłam. Albo siedzieć jak najmniej na telefonie, albo siedzieć 30 minut na TikToku i nie więcej. To też mi się średnio udaje teraz ostatnio. Ale w każdym razie ustalam sobie te cele, a potem każdego dnia odznaczam, czy się udało i w jakim stopniu się udało takimi fajnymi kolorkami. Zaraz Wam pokażę. Tu macie mój planer. Jak widzicie, ostatnie kilka dni mam niewypełnione, więc właśnie muszę usiąść sobie przy jakiejś kawce i nadrobić. No ale dobra, już nie gadam. Zaczynamy. Mam takie wrażenie, że mój tata zawsze na mnie czeka, wobec czego dzisiaj może chciałabym, żeby tak nie czekał, więc pomyślałam, że sobie do Was pogadam i przy okazji się pomaluję. No właśnie jest dzisiaj przepiękny dzień, jeden z takich pierwszych, więc nie mogę się doczekać i już wiecie, ubrałam sukienkę i jestem po prostu najszczęśliwsza na świecie, bo ja mam wrażenie, że jestem napędzana, jak większość ludzi zresztą, na baterie słoneczne. I od kiedy jestem tego świadoma? Dużo lepiej mi się funkcjonuje i żyje. Dlatego, że kiedyś myślałam sobie, tak jak moja mama zawsze mówi zimą, o, już po prostu nie mogę patrzeć na ten obrzydliwy, taki szary kolor Polski i Warszawy. I ja miałam takie poczucie, że mnie to w ogóle nie dotyczy. Dlatego, że jakoś niby byłam bardziej zmęczona zawsze wtedy, ale też no, mimo wszystko miałam wrażenie, że to przez egzaminy i w ogóle. A teraz, jak studiuję, okazuje się, że potrafię być jeszcze bardziej zmęczona nawet. Właśnie tak na przełomie lutego i marca, kiedy jest już tak, że nawet już nie ma śniegu, ale jest zawsze jeszcze tak sucho i pusto, nie wiem jak to powiedzieć, to wtedy potrafię być nawet jeszcze bardziej zmęczona niż w trakcie sesji. Bo w trakcie sesji
nie wiem, to jest bezpośrednio po świętach, jakoś jest tak trochę inaczej cały czas. Natomiast no właśnie okazuje się, że mnie to bardzo męczy i od kiedy jestem taka bardziej wyrozumiała dla siebie i też właśnie czuję, że mogę i rozumiem też siebie, to tym więcej czasu staram się spędzać na słońcu, staram się właśnie uczyć na przykład na zewnątrz, w bibliotece, w Buwie, są przepiękne ogrody i tam też staram się uczyć regularnie, coś mi jakaś plama wyszła. No więc teraz właśnie lecę na kawę, a później właśnie nie mogę się zdecydować, czy lecieć do biblioteki, ale na pewno w planach jest dzisiaj też odwiedzenie moich dziadków, bo obiecałam im przed moim egzaminem, że do nich wpadnę zaraz po, natomiast niestety się rozchorowałam wtedy, więc obietnicę trzeba spełnić, może nie zaraz po, ale trzeba do nich wpaść, bo ostatnio staram się właśnie być dobrą wnuczką. I mam nadzieję, że mi to wychodzi. W sensie nie wychodzi najprawdopodobniej, bo ja generalnie nie jestem najlepsza w utrzymywaniu relacji, ale bardzo się staram ostatnio i w ogóle mam też taki problem z utrzymywaniem znajomości, że ja zapominam, żeby dzwonić albo pisać. W sensie albo ktoś jest gdzieś tam na szczycie mojej listy priorytetów i wtedy zawsze pamiętam, na przykład mój chłopak albo moja mama, chociaż o tym też czas zdarza mi się zapominać, ale w każdym razie jak ktoś jest na szczycie listy, to jest okej, okay. Ale jak w mojej głowie spadnie trochę niżej, bo akurat mam coś innego ważnego, to nie musi znaczyć, że na tej osobie mi nie zależy czy coś w tym stylu, ale w każdym razie mam mega problem z utrzymywaniem relacji wtedy i potrafię na przykład po roku ogarnąć, że no nic nie pisałam do tej osoby i że zależy mi na niej i tak dalej, ale nic do niej nie pisałam mega długo. I to jest straszne. Ja tego strasznie w sobie nie lubię. Zdecydowałam, że lecę teraz do dziadków, korzystając z tego przepięknego dnia. Teraz lecę do Buwu i zaczęłam sobie słuchać książki o wojnie w Wietnamie, która właśnie nazywa się Wietnam. Epicka tragedia. Wróciłam właśnie z Buwu. Ostatecznie nie uczyłam się tyle, ile chciałam. W sensie w Buwie myślałam, że zostanę dłużej, ale umówiłam się ze znajomym rano na projekt. To znaczy rano, w sensie się umówiłam rano, więc nawet nie myślałam o tym wcześniej, no ale umówiłam się z nim, że będziemy ogarniać i rozplanowywać projekt o 19 z przedmiotu, który się nazywa Społeczeństwo Obywatelskie i Aktywność... Czekajcie... Społeczeństwo demokratyczne i aktywność obywatelska, tak się nazywa ten przedmiot. W każdym razie będziemy zastanawiać się właśnie nad tym, jaki temat wybrać na naszą pracę zaliczeniową. Ja jestem za Platonem, no ale musimy to sobie jakoś sensownie rozplanować, więc właśnie dlatego umówiłam się na godzinę 19. No i myślę, że to jest ostatecznie dobry wybór. Teraz mam ochotę iść piknikować, to znaczy jest tak ładna pogoda i po pierwsze miałam od kilku dni, albo nawet może kilku tygodni mega ochotę na piknik, nawet go sobie zaznaczyłam w planie dnia, żeby go sobie tak uwzględnić. Niby miałam swego rodzaju piknik właśnie w ogrodach Buwu, ale to wciąż nie jest piknik, muszę wyjść z kocykiem i wtedy będę czuła, że to jest prawdziwy piknik, więc no myślę, że teraz nad tym trochę usiądę. Nie mam pojęcia, czy będę się uczyć, czy po prostu sobie nie posłucham książki w tym czasie, ale w każdym razie mega się jaram, kocham takie rzeczy. Kończyłam z tą łaciną, natomiast powiem szczerze, ja nie czuję, żebym się dużo dowiedziała i moim zdaniem mój poziom wiedzy niewiele się zwiększył, jeżeli cokolwiek, no ale dobra. Powiedzmy, że jest git. Natomiast teraz już dzwoniam się z tym znajomym i będziemy gadać o tym projekcie dotyczącym być może Platona, a jak nie, to zobaczymy czego innego. Jestem w ogóle mega podjarana, dlatego że chłopak, z którym pracuję, też lubi Platona i też lubi filozofię i widać, że mamy ten jakiś taki wspólny vibe do pracy i ja takie rzeczy bardzo lubię. W ogóle myślałam, że ta prezentacja będzie taką, czy ten projekt będzie taką właśnie smutną koniecznością, czymś, co trzeba zrobić. No i trochę pewnie będzie, ale będzie o tyle fajne, że wymyśliliśmy świetny pomysł na temat. Mamy świetny pomysł na temat, dlatego że będziemy mówić o propozycjach ulepszenia Polski
z perspektywy państwa Platona. Czyli wybierzemy jakieś zagadnienia państwa Platona. W ogóle to jest ciekawe, bo państwo Platona jest totalitarne. W sensie Platon w pewnym sensie wymyślił totalitaryzm. I ja nie mówię tego z taką ekscytacją, że wow, zrobimy z Polski totalitaryzm. Bo to nie o to chodzi, oczywiście. Natomiast mamy w planach zrobić właśnie projekt, w którym będziemy pytać widownię o każde zagadnienie, które wprowadzał Platon. Albo przynajmniej o większość takich głównych. Na przykład o rząd ekspercki. Albo o... dopuszczenie kobiet do władzy, nie, to jest zbyt oczywiste, dopuszczenie kobiet do władzy jest za oczywiste. Natomiast na pewno będziemy też pytać właśnie chociażby o to, czy powinien być cenzus edukacji, czy powinien być parytet dotyczący właśnie osób wykształconych w rządzie na przykład. To są takie pytania, które w sumie debatuje się regularnie. No i właśnie to jest mega fajne, bo będziemy rozmawiać o plusach i minusach, o tym jak Platon to przedstawił i na tablicy mamy w planach właśnie pisać chociażby rząd ekspercki, tak, nie. I grupa będzie demokratycznie wybierać, czy podoba jej się pomysł rządu eksperckiego, a czasem to są dużo bardziej kontrowersyjne treści. Na przykład właśnie dopuszczenie do władzy tylko tych, którzy tej władzy nie chcą. No i pytanie, jak to zrobić? A Platon właśnie mówił, że rządzić powinni ci, którzy nie chcą. Będziemy demokratycznie moderować na bieżąco i uważam to za świetny pomysł w ogóle, więc jestem mega zajarana i bardzo się cieszę z tego powodu. A teraz jestem już trochę zmęczona, więc myślę, że powoli zacznę się ogarniać już do snu, ale jeszcze z godzinę bym się chciała pouczyć. Natomiast bardzo miło mi się gadało i czuję się taka pozytywnie naenergetyzowana. A i w ogóle muszę Wam jeszcze wstawić poprzedniego stadium vloga, więc teraz pewnie jeszcze trochę nad tym usiądę, ale no mówię, jestem bardzo, bardzo pozytywnie naelektryzowana. To dziwnie brzmi, ale trochę chyba tak jest. Prawie zapomniałam się do Was odezwać, w sensie dosłownie już byłam, no praktycznie już zasypiałam, przypomniałam sobie ledwo co ostatnie godziny, jednak ostatecznie zdecydowałam poświęcić na nic nie robienie, trochę pogadałam z moim chłopakiem przez telefon i w ogóle tak bardziej właśnie skupiałam się na nic nie robieniu, obiektywnie trochę jeszcze posłuchałam książki, więc z tego jestem bardzo zadowolona. Natomiast no czuję, że ta końcówka dnia nie była taka, jakbym chciała, żeby była, ale z drugiej strony też nie chcę być dla siebie za surowa, wobec czego tu gdzieś z boku pojawi Wam się plan dnia i mój i to, ile mi się udało z niego spełnić, ile tych założeń ostatecznie udało się wykonać. No, ja uważam, że może nie jest to taki mega naukowy dzień, ale pod względem takim osobistym i personalnym to jestem mega dumna i z tego, że dałam radę pojechać do dziadków i byłam na śniadaniu z tatą i widziałam się z moim chłopakiem też przy okazji nauki. No i jeszcze ogarnęłam ten projekt, więc w ogóle to wszystko właśnie składa się na taki ostatecznie bardzo fajny dzień i cieszę się, że no pomimo, że czuję, że właśnie za dużo siedziałam na telefonie dzisiaj, to naprawdę jest bardzo w porządku i jestem zadowolona. W każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Zachęcam Was do wpadania jak zawsze na mojego Instagrama, ponieważ na Instagramie jestem dużo bardziej aktywna i jest mnie dużo więcej tak na co dzień. Dzisiaj też trochę sobie popisałam recenzji książek tego, co sądzę o rodzinie Monet. Było na Instagramie właśnie, ale tam jest też sporo właśnie takiej mojej codzienności. No i dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, wpadania we wszystkie linki na dole i jak zawsze bardzo cieszę się, że tu jesteście. Do następnego. Pa!